Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Już w nowym odcinku zagrajmy w Shogun 2 na legendarnym. Będziemy kontynuować naszą ekspansję i podbój wysp japońskich ku czci i chwale klanu Otomo. Nie grałem dość długo, uprzedzam. Miałem egzamin z kryminalistyki i dlatego będę wymagane u mnie sobie przypomnienie tego, co ostatnio robiliśmy. Widzę, że dochody mamy całkiem spoko. Podatki nie zostawiłem na 8 tysięcy w ten sposób, całkiem nieźle. Dobra, przejrzymy może najpierw stan naszej floty, która wymaga lekkiej naprawy. W takim razie popłyniemy sobie tutaj, naprawimy sobie od razu te kobaje z łucznikami. Gdyż to się może przydać w przyszłości. Tutaj nic się nie dzieje. Tutaj co prawda jakaś malutka flota Hattori. Moglibyśmy ich zniszczyć, ale równocześnie moglibyśmy naprawić sobie jednak jednostki pływające w tym miejscu i to też zrobimy. Być może bez tego sam statek nabański powinien tutaj spokojnie sobie dać z tym. Zobaczcie, jakie doświadczenie. Niesamowite. Ten sobie powinien dać radę, a nie będziemy za tego płacić, bo jak widzicie, płacimy praktycznie 1/3, no mniej niż jedno, ach. Mniej niż połowę, ale bardzo drogi jest to okręt, więc ten go sobie zatopimy. Nie będziemy z niego korzystać. Czy jeszcze gdzieś tu się pałętały jakieś armie wroga, czy floty wroga? Nie, no to my sobie w takim razie przelecimy teraz mniej więcej tutaj, by właśnie nie dopuścić wroga i by jak najwięcej wycierpiał. O, co to jest? O, ataka Bunę. What the fuck is that? Czy to jest jednostka desantowa? Ale powiem wam, że ciekawie wygląda. Dobra, tego może wystraszmy. Właśnie, niech sobie ucieknie. Mamy jeszcze ruch, to wystraszymy też tego. Również niech ucieka na pełne morze. I zobaczmy. Czy mamy wystarczająco dużo ruchu, by do niego podpłynąć, ale już nie będziemy mieli, żeby wrócić, więc my sobie wrócimy tutaj. Staniemy sobie w tym miejscu, by nie mogli nas minąć tak łatwo. Natomiast tymi... Co mam tutaj na pokładzie? Na pokładzie mam swoją armię, którą należałoby przerzucić na pewno do Yamato. Pamiętam, że Ikoiki szło w tą stronę. I jak to wygląda w tym miejscu? Mamy tutaj naszych ninja. Cudownie. Mamy tutaj Metsukę, dwóch ninja, z czego dość mało pieniążków, żeby ich skosić. No właśnie, 600 kosztują. I ten jest troszkę tańszy, 450. Dobra, przynajmniej jednego spróbujemy skosić na pewno. 68%. Zamordowano cel, pięknie. Jednego mniej w takim razie. I teraz pytanko. Bo tak, bo tutaj jest już w miarę spokojnie. Mamy tutaj naszego agenta, którym jednak postarałbym się chyba aresztować tego Metsukę. Wiem, że to sprowadza... A nie, nawet w Iga są spokojni z tego powodu. Wróg osądzony i stracony doskonale. Pozbyliśmy się naszego głównego zagrożenia. Tu jak widzicie jest niebezpieczna sytuacja, więc będziemy musieli wysłać tam naszą armię i to będzie ta armia na pewno. Więc staniemy sobie nimi tutaj. Chyba, że jeszcze... Nie, muszę wiedzieć, co jest dalej. Więc chwileczkę. Ten ninja, który się nie rusza aktualnie. Pokaż mi, co się znajduje w Owarii. W Owarii się na razie nic nie znajduje ciekawego. Moglibyśmy przejąć Owarii w takim razie. Echizen byłby też naszym kolejnym celem. Jeszcze troszeczkę bliżej. Tu jest spokojnie, w Mino. W Mino, jak widzicie, już się coś tutaj do nas zbliża. I mają tutaj bandytów Hattori. To jest dość niebezpieczny oddział. Z większym potencjałem niż łucznicy. Jednak są drożsi od nich. A nie, są tańsi. What the fuck? Zawsze byli drożsi chyba. No dobra, no cóż, dziwne. Ale mamy tutaj jedną armię Hattori, z którą będzie trzeba się rozprawić. I najchętniej chciałbym sobie gdzieś stworzyć armię, albo zmontować armię, która byłaby w stanie się w miarę logiczny sposób przeciwstawić oddziałom
armii pieszej. Czyli tutaj mamy na przykład, wiecie, 4 oddziały łuczników, to się przyda. Tą jazdę byśmy wycofali. Tu mamy dużo łuczników, więc myślę, że dopełnimy. Ile ich tu jest? 3, 6, 9, 3, 6, 9, czyli pełna armia. Pełna armia na pewno? Nie jest pełna armia. To ile jeszcze mam miejsc? Okej, jedno miejsce było. Nie, jazdę stąd zabieramy. Idziecie tutaj. Stąd moglibyśmy... Zastanawiam, Omi... Wycofamy ich do Omi w takim razie. Niech się zregenerują, na spokojnie. Zajmie im to 4 tury. Ta armia tu zostanie. Ta armia natomiast uda się właśnie na północ. W to miejsce. Trochę ryzykuję idąc, bo bez sprawdzenia, nie sprawdziłem, co jest Wechizen, teraz sobie właśnie przypomniałem. Tutaj mam co prawda... aresztuj, spróbuj go aresztować. Nie wiem, czy się uda, ale można spróbować. Nieudane aresztowanie, no trudno. Nie mam już pieniążków, żeby go... zaciukać na spokojnie. I tu, jak widzicie, są kolejne armie. Na szczęście Ashigaru i G więcej mają. To my sobie staniemy tak, by może zrobić im zasadzkę. Jak będą przechodzić tędy, to prawdopodobnie powinno się to udać. Teraz mamy tak. Mamy tutaj jedną armię, która jest dobra w defensywie była, bo mają tych terko. Ta armia natomiast jest w polu. Dlaczego? Ponieważ mają łuczników i ich łucznicy mogą walczyć, mogą po prostu prowadzić wymianę z ognia, bo terko w polu to nie jest dobry pomysł. To wymaga niezłej mapy. Rany boskie, przepraszam, kłaczek. Więc tak, musimy poczekać, aż tutaj się zregenerują. To troszkę zajmie. Ci natomiast... Wiecie co, tą armię wycofamy w takim razie sobie. Pójdziemy nimi tędy. Połączymy ich z tymi, którzy akurat dopłyną. Wyrzucimy ich sobie na brzeg. Doskonale. Połączymy ich sobie i przejmiemy dzięki temu Ise. Nie powinno być to wielkiego wtedy problemu. Jak to wygląda w tym miejscu z zadowoleniem? Jest na plus 6. Mamy tu kapłana. Kapłana w takim razie może od razu zabiorę. Jest na plus 1, jak najbardziej. Damy cię do Omi. W Omi mamy chrześcijaństwo całkiem niezłe. Ktoś mi powiedział, że gdzieś jest tutaj świątynia, klasztor warowny. Że gdzieś mam tu świątynię buddyjską, bo to nie zmienia. Nie konwertuje religii, więc nie wiem, czy o to ci chodziło. Nie pamiętam też, kto o tym pisał. Że gdzieś mam klasztor zbudowany, który mi nawraca. Dojo taijutsu nie, kościółek. Forteca ninja. Kawasaki jest ok. Biblioteka jest ok. Też mamy szkołę ninja. Akademia w Wakasie. Nic nie było. To również, nie wiem. Może ci chodziło o to, ale w Yamato to jest klasztor warowny. To nie konwertuje religii. Nie zmienia nic. Więc nie opłaca się go tutaj ruszać. Ok. I mamy jeszcze naszego agenta, którego również my sobie tutaj zachęć armię. Świetnie. Ciebie natomiast przerzucimy w dół. I zobaczmy, co się dzieje jeszcze tutaj na górze. Ja chętnie to bym chciał tak, żebyście mi floty pokazali na przykład. Oh yeah. To już wygląda znacznie lepiej. Co mamy tu? Mamy tutaj spore wojsko. 13 na plusie. To jest dużo, ale wiecie co? Przerzucimy ich sobie w takim razie do Hoki. Później pójdziemy do innych prowincji. Oni się zawsze mogą przydać. Co prawda 5 oddziałów Ashigaru, tylko raczej do obrony zamku. Na razie. Tu mamy coś jeszcze. Kolejna kawałek naszej armii. Czemu by nie zbierać, wiecie? Czemu by ich nie pozbierać właśnie w jednym miejscu i nie potworzyć czegoś ciekawego tu? Tu mamy kolejnego generała. I tego generała przerzucimy sobie za pomocą jakiegoś najmniejszego okręciku. Albo pójdziemy nim na razie... Tutaj się przyda. Bo to jest mój chyba świeży syn, prawda? Generał. Go sobie ocenimy na spokojnie. Tutaj natomiast mamy jednego Ashigaru, będziemy ich sobie zbierać. Więc zrobimy sobie taką malutką armię tych Ashigaru, która byłaby w stanie coś tam pomagać. Jak wygląda w harimie zadowolenie? W harimie jest duże i wy również w takim razie idziecie do Tango. Jest okej.
Tutaj plus 3. Tak samo do tango. Tutaj mamy jeszcze troszkę wojska. Mamy plus 8. Oczywiście też ich zabieramy. Albo dodajmy ich tutaj na razie. Lecz w sumie jest to, nie jest to zły pomysł. I mamy jeszcze w tym miejscu, więc od razu dodajmy sobie naszego ziomka. Pięknie. Korzystanie z Ashigaru na tym etapie nadal nie jest błędem, to jak najbardziej może być wskazane wręcz. To jest mocny oddział, dobrze zastosowany. I jeszcze mamy... Aha, no, czyli tutaj wszystkich już przesunąłem. Teraz moje floty. Tu mamy jeszcze naszą flotę. I co to jest? Coś płynie do nas, więc... Wypad. W dobrym kierunku płynie. Jak najbardziej. Czyli go zatopimy od razu. Zniszczmy go. Jest to doskonale, praktycznie zerowe straty. Pięknie. Może się troszkę oddalmy od tej granicy. I co my mamy jeszcze tu? Tu mamy jedną flotę. Moglibyśmy ich tu zaatakować. W sumie podpłyniemy sobie właśnie przy tej ciśnienie. Sprawdzimy sobie wszystko. Uciekną. Nie uciekli daleko, powinniśmy ich dorwać. Więc może uda się? Nie, ale można im zablokować port w Echizen. Jak najbardziej. To jest mała armia. Tymi powinno się udać ich ładnie zasasynować, jak tylko wyjdą. Prowincje, jak na razie jest spokojnie, moi agenci. Tu mamy jednego Metsukę, którego jeszcze nie ruszyliśmy. Właśnie, ty mi się przydasz, więc idziesz dalej na front. Kapłan jest tu. To się przydają bardzo te rzeczy. Okej, okay. Jak mu wygląda teraz? Za dwie tury będziemy mieć plus jeden zadowolenia i monumentalną architekturę zrobioną. To jest już coś. Świetnie. Nie pamiętam, kiedy ostatnio mi się udało dojść do monumentalnej architektury, ale teraz się udało. Świetnie. Więc tak, widzę, że jeden z naszych nadzorców... Straciliśmy jednego z nadzorców. Więc dajmy mu... Przepraszam za tą chrypę. Zobaczcie, jaki honor daimyo. No, może nawet dobrze, że umarł tamten daimyo. I masz trzy córki aż. O, stary. Więc... Masz córki, tak? Doskonale. Zatem wejdźcie do rodziny. Dziesięcioletnie? No nie, troszkę za młoda jesteś. Ale tobie damy nominację na komisarza do spraw finansów. Powinno mi to zwiększyć dochód. Zobaczmy, bo nie mamy nikogo teraz na tym stanowisku. Ostatni zmarł, albo zginął śmiercią tragiczną. Zdajmy mu nominację. Pięknie. A jak tylko moje córki będą w odpowiednim wieku, czyli 14 lat, to wyślemy je. Znaczy, wyślemy. Damy, pozwolimy im wyjść za mąż. Okej, okay. Ten ninja na razie się wycofa gdzieś tutaj. Mam nadzieję, że przetrwa tą turę. Dochody są na razie spokojnie. Dyplomacja, wszyscy mnie nienawidzą, ale to klasyka. Więc w takim razie myślę, że możemy skończyć turę. Zobaczymy, czy wpadną w naszą zasadzkę. Przepraszam. Ten ninja może nie przeżyć. No właśnie. Tak jest. Mamy zasadzkę. No i... Jak najbardziej ich rozgromimy. No to mają Ashigaru. Stocz w polu. Będzie ciekawy. Jeszcze jak będzie zalesione, to... O masakra. I to ładnie. Zobaczcie, tu się ustawimy terko. I tutaj. Zrobimy taką linię terką, bardzo silną. Z flanki zaatakujemy samurajami, dwoma oddziałami i tutaj jest wszyscy samuraje od tyłu uderzą na nich. To będzie miazga. Sorry, jeszcze troszkę przeziębiony jestem, ale chciałem już zacząć nagrywać z powrotem. Więc mam nadzieję, że moje chrząkanie i generalnie duszenie się, umieranie na wizji nie jest aż tak bardzo odczuwalne przez was. I jak widzicie, mamy w ten sposób mapkę rozstawioną. Cudownie, więc bierzemy naszych wszystkich terką i rozstawiamy ich sobie ładnie. W ten oto sposób. Będą strzelać bardzo szybko i sprawnie. Teraz weźmiemy sobie nasze naginaty. Tutaj. I tutaj.
zaatakujemy nimi. Natomiast wszyscy moi samuraje mają uderzyć od tej strony. Idealnie. Dobra, dowódca ma stać z tyłu. Więc tak, wy od razu grupa. Grupa. Strzelać kiedy tylko będziecie mogli. Pięknie. Natychmiast tutaj podejść. By tak samo. No i rozpocząć ognia. Aha, od razu uciekają. Pięknie, właśnie o to chodziło. Gdzie są moje naginaty? Dobra, Tarka sobie powinni poradzić w walce wręcz bez problemu. No widzicie, już panikują. Wysłaliśmy nasze naginaty do walki z konnicą. Nie wyjdą stąd żywi. Pięknie. I naginaty będą walczyć jeszcze w terenie zalesionym. Cudownie. Okej. Okay. Dowódca w tą stronę. Wszyscy złamani praktycznie. Więc tak, wy, moi drodzy, zaatakować tutaj. Wy możecie wybić tych, co tu uciekają. Świetnie. I Terko jak najbardziej się sprawdzili w takiej bitwie. Idealnie. Naginaty nawet niewzruszone. Świetnie. Kontynuujemy oczywiście. Armia wroga praktycznie w całości rozbita. Sobie jedźcie tutaj. Wy natomiast postarajcie się ich zastrzelić tu wszystkich. Już nie musicie gonić. A my sobie dogonimy ich i wyrżniemy. Praktycznie zerowe straty. Cała armia Date staje zniszczona. Pięknie. Powiem wam, że znacznie lepiej się nagrywa na takich detalach, bo mimo, że gra wygląda... Dobra, gra wygląda gorzej, owszem, gra wygląda gorzej, ale ja mam teraz 60+ FPS-ów i mogę bardzo precyzyjnie wydawać rozkazy, więc sorki, że wyłączyłem te detale, zszedłem z nich, ale na potrzeby projektu było to potrzebne. Straciliśmy 122, zabiliśmy 2000, prawie 2000. I zobaczmy, jednostki, portugalscy Terko, pokonali, bardzo ładne wyniki. Samuraje też się nawet spisali tutaj. Świetnie, ale znowu oni wygrali bitwę. Generał co prawda uciekł. Myślę, że będziemy mogli, no i mi blokują te cholerne porty, no. O Boże. A to jest złośliwe, że nie mogę pobrać dochodu, bo oni mają turę po mnie. To jest chujowe wręcz. Zaatakujecie mnie? No dobra. Tylko ja bym się teraz wycofał w takim razie. Bo będziesz miał właśnie posiłki od Hattori. Ja tego nie chcę. Teraz możemy się zbić, jak jesteś sam. Bo Hattori rozgromimy sobie, gdy sprowadzimy własne posiłki. Idealna mapa. Ustawimy się tutaj. Poczekamy, aż do nas podejdą. I wtedy przygrzmocimy im uderzeniem salwą ognia. Zlow!
A, dum, 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 dum. Stawiamy się tutaj. Można by się ustawić nawet w kilku liniach. Bo ten las też jest fajny. Ten las też jest fajny, tylko tutaj ustawię ich niewielu. A natomiast tutaj mamy taki ładny spad, jak widzicie. Powoduje to to, że jedna linia będzie stała tutaj, druga linia będzie stała tutaj, trzecia linia na przykład będzie stała tutaj, ale wszystkie będą mogły strzelać dzięki temu. I to będzie olbrzymie dla nas korzyst, bardzo korzystne. Dobra, następnie samurajów sobie też tam damy z tyłu. Moje naginaty. Generał. I tak. Was sobie ustawmy tak, żeby was nie widzieli. Czyli ustawiamy was mniej więcej tutaj. Świetnie. Moje naginaty gdzieś tu z tyłu. Generał również z tyłu. I teraz tak, na przodzie damy tych najbardziej doświadczonych. Świetnie, w ten sposób. Teraz za wami będą stać ci. Również. I jeszcze za wami ci. W ten sposób. Ich sobie rozstawimy. Dzięki temu ukryjemy całą armię. Oni do nas będą musieli podejść naprawdę blisko, żeby zauważyć nasze oddziały. A my wykorzystamy fakt ataku z zaskoczenia. Damy naszym jednostkom rozkaz do otwarcia ognia dopiero, gdy będą bardzo blisko. I to z ich zmasakruje. Przynajmniej dwie pierwsze linie i koiki można uznać za martwe. Okej. Ci samuraje nie są ukryci. Są już ukryci, dobra. Wszyscy są ukryci, ci nie są ukryci. Więc w tych sobie... Fajne może gdzieś tak. Ci też nie są ukryci, troszkę za daleko ich wysunąłem. Tutaj. Zaraz powinni wejść w tryb ukrycia. No, dawaj, dawaj, dawaj. Tak jest, świetnie. Tak, wy nie jesteście ukryci. Zaraz, no, szybciutko, szybciutko, ustawcie się w miarę rozsądnie. Zobaczcie, teraz jest jeszcze tak, że wszyscy są w miarę blisko, więc będziemy mogli zaatakować bardzo szybko i sprawnie ich. Mam nadzieję, że przynajmniej ten szereg będzie mógł strzelać nad głowami swoich towarzyszy. Przynajmniej jedną salwę niech oddadzą, to by było super. Ok, wszyscy są ukryci, cudownie. I teraz czekamy. Ronini z łukami, ronini z łukami. No to jest, to będzie masakra. Okay. Sobie zrobimy grupę. Z tego też sobie zrobimy grupę. A można też grupą zrobić. Okej. Proszę bardzo, generał niech będzie. Dobra, ukryć się znowu. Przestać strzelać. Co z tego, że zaatakujecie mnie? Nie widzicie mnie? Powinni się ukryć. I teraz. Właśnie o to chodziło. Zobaczcie, jaka masakra. Teraz mój generał na flankę. Moje naginaty tutaj mają zaatakować tych. Pięknie, o to właśnie chodziło. Te dwa oddziały atakują od razu tu. Wy macie zaatakować ich tu. Nawet te dwa wyślemy, świetnie. I jazda oczywiście tutaj. Złamać morale. Pięknie, poprawić swoją szarżę. Jest dobrze, wygrywamy. Świetnie, tu wszyscy złamani. Dajcie ich zaatakować. Kolejne, wybieramy kolejne cele. Dobra, samuraje teraz się wbiją w nich. Tak są spadki FPS, jak mordę. Dobra, generał do tyłu. Przegrupowanie. I ścigać ich. Dobra, Terko, boję się, że będziecie teraz trafiać już swoi, więc może stop z tym ogniem. Bardzo ładnie. Wy
przygrzmocić im i pozabijać tylu ile się da. Kolejny, genialny salwaterko. Bardzo mocny oddział. Tylko mówię, ciężko ich zastosować, bo potrzebujecie odpowiedniej mapy do tego. Kontynuuj oczywiście. Potrzebujecie do tego odpowiedniej mapy. Ale sprytnie podjechał konnicą. Podjechał konnicą tylko po to, by odkryć moje jednostki. Ja się dałem na to złapać, bo myślałem, że może wystrzelą salwą i zabiją tą lekką jazdę. Natomiast... a jemu chodziło tylko o to, by odkryć moje wojsko. Można powiedzieć, że są tutaj przebłyski jednak inteligencji komputera. Jeżeli nie wysyła oczywiście w tym celu generała, który nie zdąży dać do tyłu z całym wojskiem. Zabijemy jeszcze tych. Uciekł chyba tylko dowódca. Tak jest. Zakończ bitwę. Nie zabiliśmy właśnie chyba tylko generała. A ci generałowie są naprawdę chłystki, totalnie niewyszkoleni. Nie będzie z nimi żadnego problemu w walnych bitwach. Moi są naprawdę już weteranami. Więc tak, straciliśmy 269, zabiliśmy praktycznie wszystkich. I ponownie tylko się popisali chyba. No, powiedzmy, że ładne. Ładnie ich potem potargali. Świetnie. Tutaj ikoiki nie zdążą dojść. A my natomiast zaatakujemy teraz tą drugą armię od tej strony, bo już mamy regenerację. Musimy pamiętać też właśnie o tej armii. Próba omamienia. Osądzono i stracono. Okej. Okay. Tylko nie wiem, czy naszego. A, ale to był ninja. To pamiętamy. Blokada portu, spoko. Więc tak, mamy tutaj armię. Tą armią chętnie bym się wycofał do Wakasy w takim razie. To jest nasza taka liniowa. Ci się dalej regenerują. Więc tak. Was sobie zabiorę do Suo. Co wy macie? Wy macie tak naprawdę nic. Mamy dwa oddziały łuczników. Więc sobie przerzucimy tutaj. Oni będą na pewno chcieli oblegać ten zamek. Wtedy im skopiemy tyłki. Tu. Tu mamy trzy dodatkowe oddziały łuczników. Więc idziemy sobie całą tą armią w to miejsce. Dodamy ich sobie. Mamy w takim razie już całkiem zbalansowaną tą armię. Samuraje wtedy będą walczyć na flankach. I zabierzmy ich wszystkich w tą stronę, bo w następnej turze zaatakujemy Ise. To jest armia, która ruszy na Ise. Teraz, tu jak widzicie, nie ma nic. Tutaj mamy pieniądze, mamy 3000 dochodu i mamy dwóch potężnych ninja w okolicy, których należałoby jakoś właściwie użyć. Próba aresztowania tego kolesia może skończyć się źle. Stąd najprawdopodobniej byśmy się zabrali, bo powolutku nas wykrwawią, zwłaszcza, że tutaj są spore te armie tych ikoiki. Tak, ta armia musi się zregenerować. No nie ma wyjścia. Przerzućmy może naszego generała. Tego nowego. Tutaj przede wszystkim zniszczmy tę jednostkę, która ciągle nam blokuje port. Dziękuję bardzo. Port nie jest zniszczony. Zabierzmy naszego generała. Przydasz mi się na froncie, mój przyjacielu. I popłyniemy tobą aż tutaj. Nawet nie, nawet tutaj sobie popłyniemy, zajmie ci to kilka tur. Wy natomiast będziecie blokować... Macie blokować przejście z tej strony. I tymi klasycznie ich wyrzucamy stąd. Nie pozwalamy im podpłynąć bliżej. Spowodujemy straty w ludziach. Teraz tu. Pięknie. I teraz tych jeszcze wyrzucimy. Nie pozwolimy im przepłynąć. Niech cały czas giną na otwartym morzu. Okej. I sobie staniemy gdzieś tutaj, żeby dalej blokować całe przejście. A oni mnie nie martwią. Rozbiją się na tym zamku. Teraz musimy pokombinować, jak zrobić z agentami. Mamy tutaj tych agentów. Moglibyśmy zwerbować chyba nawet więcej ninja. Jeden ninja mi się na pewno dodatkowy przyda. I będzie to ninja... Uniknie wykrycia, 3% szans na krytyczny sukces działania agenta, to całkiem niezłe jest. Damy mu podczas zamachów, no czemu nie, spróbujemy kosić nim innych agentów. Może się uda go wyszkolić. Teraz, możemy przekupić tą armię, nie możemy przekupić tej armii, ale możemy zaciukać
tego dowódcę też nie możemy zaciukać, bo stoi w taki sposób, że ich nie widać. Ci natomiast, jestem ciekaw, czy ci natomiast wszyscy będą siebie wspierać. Bo moglibyśmy stanąć tu blisko. Ale wiecie co? Tak czy siak. Musimy sobie znaleźć jakieś miejsce. Czy po prostu nie zaatakowałbym tego zamku? No to będzie chyba lepsze wyjście, wiecie? No. Pójdziemy sobie na ten zamek. Zdobędziemy, odbijemy wakasę, że tak powiem. Tylko odbijemy ją tak, by jej nie niszczyć. Więc ja sobie stoczę tą chyba bitwę już na mapie bez was. Wejdę po prostu tam samurajami, rozwalę ten oddział. A następnie schowamy się w nim. Nie będziemy niszczyć murów. I poczekamy, aż się zregeneruje ta armia. I zobaczymy, co oni zrobią tymi. Jak pójdą, bo na razie naprawdę stoimy w takim trochę impasie. Musimy przerzucić tą armię do Ise. Czyli ta armia pójdzie zająć Ise. Wtedy będziemy mieć już zabezpieczone tyły. I dwie armie, wtedy w zasadzie trzy, bo ta będzie już zregenerowana. Dopłynie nasz nowy generał, który musi zająć się tą armią. Będzie mógł ruszyć na Mino, Owari i późniejsze tereny i Magały. Dawniejsze tereny i Magały. Więc na tym myślę, że skończymy odcinek. Dzięki za uwagę. Hej pa!